Dziś jest ze mną Fabian Hiszpański, witaj. Witam. Powiedz mi, jak ci się mieszka w Bielsku-Białej? No na pewno ładne miasto, troszkę większe od mojego rodzinnego miasta Płocka. Mhm. Byłem na razie na Starówce, nie jest za duża, ale na pewno fajne miasto. Tam bardzo dobre desery na dole mamy. Na dole mamy. Dobrze, powiedz mi, bo to jest twoja pierwsza zmiana klubu i pierwszy raz wyprowadziłeś się tak naprawdę z miasta rodzinnego. Dokładnie, no trzeba było coś zmienić w życiu, zobaczyć jak to jest gdzieś indziej, z innego pieca jeść chleb. No myślę, że jest to dla mnie wyzwanie, ale lubię wyzwania, dlatego się podjąłem. Jak to się stało, że grasz tutaj? Ojej, ciężkie pytanie. No dostałem ofertę, klub Podbyski, gdzie się zainteresowało mną, wysłali ofertę do mojego klubu, do Wisły Płock. Mhm. No i już kluby się dogadały, no i jestem. Przyszedłem, żeby pomóc Podbeskidziu w zdobywaniu punktów i żeby Podbeskidzie zajęło jak najwyższe miejsce w tabeli. Była to dla ciebie duża niespodzianka? Myślę, że nie. Bardzo myślałem już o Ekstraklasie po udanym sezonie, można tak powiedzieć. Cała drużyna nasza miała udany sezon i po cichu liczyłem na to, żeby w przyszłym sezonie wystąpić w Ekstraklasie. Bo to właśnie dla ciebie jest pierwsza przeprowadzka i zostawiłeś tam całą rodzinę, ciężko było? No na pewno początki ciężkie, ale myślę, że da się przyzwyczaić. Co robisz po godzinach? Ojej, chodzimy z chłopakami na kawę tutaj do galerii pobliskiej. Chodzę do kina, poza piłką PlayStation. Czyli jak standardowo, czyli FIFA. Czyli standardowy zawodnik. Tak, tak. Dobrze, powiedz mi, co myślisz na temat klubu, bo przyszedłeś do nas w trakcie już ligi. Ciężko było ci się zgrać i poznać się z chłopakami? Nie, myślę, paru chłopaków już znałem. Na pewno ciężko było się wkomponować zespół na treningu, bo to są początki, ale z czasem będzie lepiej, mam nadzieję, i na boisku będzie to lepiej wyglądało. Twój pierwszy występ był na Pucharze Polski. Dokładnie. I jak to wspominasz? No była duża trema? Nie, myślę, że się nie stresuję tak przed meczami. Na pewno można było zagrać lepiej. Cieszy to, że w debiucie udało się zdobyć bramkę. Z kim się trzymasz tak najbardziej z drużyny? Myślę, że tutaj z Krystianem Nowakiem i Mateuszem Morzeniem. Razem jeździmy na treningi, mieszkamy blisko siebie. Mhm. Myślę, że z nimi najlepiej. Jakie plany na przyszłość? Ojej, na najbliższą przyszłość to żebyśmy wygrali najbliższe spotkanie, bo jeszcze nie udało nam się w tym sezonie. A o dalekiej przyszłości na razie nie myślę. Skupiam się na tym, co jest teraz. Super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.